Witam wszystkich na kanale 321 Krypto i dziękuję za oglądanie. Dzisiaj chciałbym pokazać parę właśnie wiadomości, które wpadły, a mianowicie brytyjski właśnie Urząd Kontroli Finansowej, Financial Conduct Authority, FCA, zwiększył swoje śledztwa na firmach, które mają do czynienia z kryptowalutami, z blockchainem, aż o 74%. Jak tutaj pokazują, chcą oni chronić obywateli, żeby nie mogli oni po prostu być narażeni na jakieś skamy i inwestycje, takie różne rzeczy, czyli znowu państwo próbuje chronić. Tutaj właśnie co do tej ochrony polecam film na temat Berniego Madoffa na YouTube, który zdefraudował 65 miliardów dolarów i tam też właśnie był zaplątany w to SEC, czyli Komisja Papierów Wartościowych i nikt nic nie wiedział, jak u nas właśnie w Amber Gold. Polecam ten filmik, trwa chyba lekko ponad godzinę. I tak samo właśnie rząd stawia, że to on będzie regulował i wszystko. Nie muszę już mówić, że po prostu takie działania, że chcą oni właśnie zbanować właśnie handlowanie krypto, tak zwane opcje i różne derywatywy innego rodzaju, gdyż firmy, które się tym zajmują, nie mogą mówić, że Bitcoin, jak i inne kryptowaluty są po prostu jakimś formą zabezpieczeń, gdyż ich wahania są bardzo, bardzo duże i na tym podstawie oni będą po prostu chronić swoich obywateli. Nie muszę już mówić o tym, że takie rzeczy, jak właśnie sobie teraz przybija Anglia gwoździem stopę do betonu, to powoduje po prostu wypukanie tych firm. Tutaj mówią, że no tak, niektóre dobre blockchainy nie muszą się martwić i inne firmy takie średniego rodzaju będą po prostu musiały się wycofać i w ogóle. Ale to wprowadza monopol i to wprowadza bezkonkurencyjność, bo młode projekty, wiadomo, jak będą wchodzić w te szpony państwowych organizacji, to sobie nie poradzą, bo trzeba zaraz mieć jakieś, nie wiem, układy, układziki i tym samym większość deweloperów. Zresztą to jest pokazane na całym świecie. Tam, gdzie panują jakiekolwiek formy ucisku, uciekają wszelkie firmy. Polska jest tego najlepszym przykładem, bo z Polski wypływa masa firm i masa firm też nie przyłącza się do Polski, tylko do krajów ościennych, gdyż tam polityka jest o wiele, wiele lepsza. Ale lepsze newsy teraz właśnie nadchodzą. Tutaj jeszcze taki mały newsik, jak zanim przejdziemy do właściwych tematów. Jak Bitcoin uratował moją rodzinę? I tutaj są wypowiedzi pewnego właśnie gościa z Wenezueli, który mówi, jak dzięki Bitcoinowi może przeżyć każdego miesiąca i kupić jedzenie swojej rodzinie. Nie mówi tutaj o wzroście, o zarabianiu, tylko o to chodzi, żeby po prostu przeżyć. Mówi, że ze Wenezueli Bolivar traci średnio 3,5% dziennie, czyli 3,5%, nie tak jak u nas, że oprocentowanie zmieni się, nie wiem, 0,5% na pół roku, czy coś tam, 3,5% dziennie, okej? I ogólnie w 2018 było to 1,7%, czyli jeżeli ktoś trzyma złotówki, to praktycznie nic nie ma. To tak samo jakby miał, nie wiem, papierki po batonie Mars i cokolwiek i chciałby coś za to kupić. I tutaj taki dobry dosyć artykuł właśnie na ten temat, jak właśnie to pomaga. Chcę właśnie tu powiedzieć, że dobrze jest, że nadchodzą teraz wiele kryzysów nadchodzi w różnych państwach. W wiadomościach o tym oczywiście nic nie mówią, ale jak możecie na YouTube pooglądać i poczytać na przykład Facebooka, chociaż tam też są te informacje banowane, coraz więcej takich mikrokryzysów, tak zwanych lokalnych kryzysów się pojawia. I tutaj będziemy właśnie mówić już nie o Wenezueli, a o Indiach. W Indiach właśnie wybuchła wielki problem, gdyż ten bank okazało się, że jest scam bankiem i tam ludzie trzymali bardzo dużo kasy, swoich po prostu oszczędności i emerytur, no w ogóle po prostu wszystko. Konta w tym banku były otwierane na osoby zmarłe, były po prostu jeden wielka pralnia. No i Bank Indii, główny bank centralny, przejął to i tym samym ograniczył ludziom dostęp do ich pieniędzy, ponieważ skroił właśnie bankomaty, czyli ludzie nie mogą teraz wypłacać, a ich fundusze po prostu przepadły i bank centralny tłumaczy to, że no it's your problem now, że to wasz problem, że no trudno tutaj właśnie
Mówi się o tym w tym, bo ludzie zaczynają po prostu wypłacać swoje pieniądze, które tam jeszcze, ile tam jeszcze zostało, no i nałożyli oni limit, czyli tym samym nie mogą nic zrobić, nie mogą wyprowadzić gotówki. I tak jak w tej Wenezueli właśnie mówiłem wcześniej, tak tutaj też, jeżeli ktoś po prostu wpłacałby chociaż część swoich oszczędności, nawet jak masz wypłatę co miesiąc i wpłaciłbyś, nie wiem, 1% lub 5% swojej wypłaty w jakąś kryptowalutę, w bitcoina lub coś, co trzyma po prostu wartość. Możesz nawet trzymać to niekoniecznie w bitcoinie, ale na przykład w USDT Tether albo w innych, w tak zwanych stablecoinach. Wtedy prawdopodobieństwo utraty zmniejsza się już do takiego samego poziomu jak, no nie wiem, jak fluktuacja dolara na rynku, coś takiego. To ci ludzie nie mogą teraz wypłacać tych pieniędzy. Mowa jest tutaj tak samo o tym, że w Hongkongu też zostały wstrzymane wypłaty i ATMs, czyli bankomaty, już nie mają gotówki. Ludzie na temat właśnie tego, że cała polityka się zmieni w Hongkongu, wypłacają swoje pieniądze i chcą je przetransferować gdzieś za granicę, bo wiadomo, jak Chiny wejdą, to będzie po prostu ban, ciężko będzie kapitał wycofać. I jedynym sposobem na to jest po prostu wycofanie w gotówce, gdyż banki te, jeżeli przyjdzie jakikolwiek kryzys, nie będą dawały możliwości, żebyście kupili sobie swoje kryptowaluty, że kto jakiś mądry Janusz teraz powie, a po co teraz się będę tym zaplątał moją głowę, tam nie będę zaprzątał tego głowy, bo jak już będzie kryzys, to ja sobie to wszystko wypłacę i wtedy szybko kupię bitcoina i wtedy możecie posłać mnie w trąbkę. No problem będzie taki, tak jak pokazane jest tutaj na tych trzech państwach, że banki nie będą umożliwiały kupno jakiejkolwiek kryptowaluty i przesłania waszych pieniędzy za granicę. Natomiast jeżeli pobieracie gotówkę i będziecie chcieli przekroczyć granicę do innego państwa, nie wiadomo jak się popieprzy, to są limity w poszczególnych krajach w przenoszeniu gotówki. I na przykład jeżeli, dajmy na to, będzie limit 10 tysięcy dolarów na równowartość 10 tysięcy dolarów lub 10 tysięcy euro i będziecie chcieli przekroczyć na przykład jakąś granicę, to i zadeklarujecie to, bo będziecie musieli, jeżeli nie zadeklarujecie, to wam wszystko skonfiskują, to wtedy będziecie musieli płacić podatek od tej wartości pieniądza, czyli wypłacicie swoje pieniądze ciężko zarobione i jeszcze od tego będziecie musieli na granicy prawdopodobnie skroić jakiś capital gain podatek dla tego państwa, czyli to jest różnie, nie wiem, 19, 20, 33, nie wiem, różne stawki są w Unii Europejskiej, więc już będziecie mieć właśnie problem. I tak właśnie to pokazuje, że te wszystkie państwa, z których właśnie każdy się śmieje, że to krypto, że kryptowaluty są złe, w tych państwach jest to właśnie pokazane, że ci ludzie właśnie znajdują wyjście, instalując część swoich oszczędności lub wszystkie właśnie w kryptowaluty, gdzie ty jesteś swoim bankiem. Jeżeli zapamiętasz tych 12 słów, w zależności od portfela, tam jest 12, 20, to jesteś swoim bankiem. Nikt tego ci nie zabierze. Możesz przekroczyć granicę, ściągnąć drugi portfel, zrobić reset i restore znaczy i wpisać swoje po prostu klucze i do widzenia. I masz, nawet jak kupisz sobie Ledgera Nano X albo Nano S, tego starszego, tak samo wpisujesz swoje klucze, kupujesz nowego i twój portfel działa. Dziękuję, do widzenia. Nikt ci nic nie zrobi. I te absurdy państwowe, które idą w każdym kraju, tak jak wiemy, że w Chinach, tu głównie w Hongkong chodzi o to, będzie bardzo ciekawe, czy to będzie początek upadku komunistycznych Chin, czy nie. To bardzo ciekawe, za naszych właśnie czasów dożyjemy tego. I jak wiecie, że w Chinach jest bardzo duży stosunek kamer do powierzchni i praktycznie wszystko jest okamerowane i jest bardzo zaawansowany ten face recognition. Tutaj na zachodzie nie ma jeszcze tego, u nas w Europie też jeszcze tego nie ma. W Chinach jest to po prostu, kamera potrafi rozpoznać ciebie z paru kilometrów. I w Hongkongu ludzie protestujący nie chcą po prostu być rozpoznawani, bo państwo od razu zmieniło doktrynę i nie wolno nakładać masek i w ogóle, więc tym samym wynaleźli oni projektory takie, które się nakłada i zniekształcają twarz, jak widać na tych właśnie tutaj rysunkach. O. I właśnie takie nowe wynalazki będą po prostu modne. Tutaj klientka ma jeszcze inny płaszcz, taki właśnie, co po prostu ogłupia też kamery. Wiadomo, sztuczna inteligencja uczy się, ale nie potrafi wziąć realnych danych. To jeszcze trochę potrwa. Także takie zmiany właśnie tutaj zachodzą. I na koniec tego dosyć szybkiego newsu chciałbym wszystkich tutaj zaznajomić z naszym kanałem.
3, 2, 1 krypto na Telegramie, w którym daję właśnie setupy, czyli ustawienia wejścia w różne krypto. Tutaj właśnie EverX upublikowany już teraz jest o 250 satów więcej. Poprzednio dałem tutaj Ripple, który też poszedł właśnie teraz do góry. Według mnie to jest dla Was wartość i to będzie... Po prostu tutaj też daję opisy przyszłościowe, takie co może się zdarzyć. Nie możecie komentować na tym kanale, tylko ja mogę komentować. Jest to kanał tylko na takich doświadczeń. Później, jeżeli będziecie chcieć, to możemy stworzyć drugi kanał, tak zwany jakiś, nie wiem, trading chat albo coś takiego, w którym będziemy mogli też wklejać i inni będą mogli wklejać swoje po prostu jakieś plany tradowe. Ale na razie robię to tak, jeżeli ktoś będzie tego używał, robi to na własną odpowiedzialność oczywiście, ale zobaczycie, że te przełamania, ja dużo siedzę właśnie w krypto i takie właśnie ustawienia, których dochodzi do przełamania właśnie jakiegoś punktu oporu, są w sumie najmniej ryzykowne, gdyż wchodzisz i wychodzisz i albo się uda, albo po prostu się nie uda, albo pójdzie w górę, albo w dół. Głównie, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, to większość tych właśnie breakoutów się udaje i zamiast szukać samodzielnie i spędzać godziny, to możecie po prostu korzystać z tego. Dostęp do tego jest darmowy, więc wszystkich zapraszam. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Żegnam się z Wami na dzisiaj i do potem na Telegramie. Trzymajcie się.